Marek Michalak przyjechał do Wałbrzycha na zaproszenie publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Aleksandra Kamińskiego, która wdrożyła program dotyczący praw i obowiązków dziecka. Wizyta Rzecznika Praw Dziecka miała być ukoronowaniem realizowanych w ramach programu działań w roku szkolnym 2016-2017. To jest inicjatywa nauczycieli naszej szkoły, przede wszystkim pani pedagog, która bardzo zabiegała o to, żeby rzecznik dowiedział się o tym programie, jaki realizuje. Program ma hasło „Mam i znam swoje prawa”. W czasie tego programu dzieci poznawały prawa dziecka, zapoznawały się z tym Urzędem Rzecznika Praw Dziecka i później rysowały, czyli był konkurs plastyczny. To jest zwieńczenie naszej pracy, natomiast jest to również, mam nadzieję, początek programów w innych szkołach wałbrzyskich, czyli chcemy przekazać swoje doświadczenia, swoje jakieś takie refleksje na temat tego programu, żeby dzieci wałbrzyskie i ościennych miast, bo też zaprosiliśmy szkoły z innych miejscowości dookoła Wałbrzycha, żeby jednak te prawa były rozpowszechniane, żeby dzieci czuły się dobrze po prostu. W spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka wzięło udział ponad 200 uczniów ze szkół wałbrzyskich i ościennych. Na początku uroczystości dyrektor szkoły podstawowej nr 6 podziękowała Markowi Michalakowi za objęcie patronatem szkolnego programu „Mam i znam swoje prawa”. Głęboko wierzymy, że nasze wspólne działania dla dobra wszystkich dzieci okażą się sukcesem. A każdy mały człowiek w chwili słabości i zwątpienia przypomni sobie słowa Janusza Korczaka. Dziecko to też człowiek, tyle że na mnie. Dziękuję. Zanim Rzecznik Praw Dziecka wygłosił swoją prelekcję, nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego, który odbywał się w ramach programu „Mam i znam swoje prawa”. Coraz młodsi ci uczestnicy. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, coraz bądźcie uczestnicy, a nagrody coraz bardziej wydajne, jak to się mówi. Miejsce numer 2 i teraz przechodzimy do tego miejsca w generalce numer 1. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym w naszej konwencji praw dziecka. Szczególne gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca dla Natalii Niemiec. Gratulujemy. Mam i znam swoje prawa. Proszę Państwa, brawo. Trzymamy laureatkę, jest. Jest, brawo, już pochodzi do nas i to jest miejsce numer 1. My dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy przygotowali i ufundowali nasze nagrody, a więc Urząd Miasta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz pani poseł na Sejm, pani Izabela Katarzyna-Przygłocka, którą pozdrawiamy. Uczniowie szkoły podstawowej numer 6 zaprezentowali także krótki program artystyczny. Kulminacyjnym punktem spotkania była prelekcja Rzecznika Praw Dziecka, w której przede wszystkim przypomniał, jak ważne są prawa dziecka. Z jednej strony należy je znać, a z drugiej strony przestrzegać. Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka. Warto jest o tym pamiętać, że to nie jest okres na przespanie. To nie niedźwiedzie, że prześpią, obudzą się i są już w nowej rzeczywistości. To trzeba przeżyć. A żeby przeżyć, to trzeba mieć wokół siebie ludzi, którzy są życzliwi. Ja mam nadzieję, że wy takich macie. Macie? Ja jestem rzecznikiem praw dziecka, więc przypominam i małym, i dużym, jak ważna jest podmiotowość dziecięca.
jak ważne są prawa dziecka, jak ważne jest, żeby je z jednej strony znać, a z drugiej strony przestrzegać. Ale żeby przestrzegać, to trzeba je rozumieć. Stąd nigdy za dużo tej edukacji, ona jest cały czas potrzebna. Z czym pan teraz najbardziej się styka? Z czym są największe problemy, jeśli chodzi o łamanie tych praw dziecka w Oj, to jest szeroki wachlarz, bo do mnie wpływają sprawy i edukacyjne, i socjalne, i zdrowotne, i nieprzestrzeganie prawa przez instytucje do tego powołane, nie podejmowanie właściwych reakcji, właściwych działań. Teraz za moment w życie wejdą przepisy, które Rzecznik Praw Dziecka zaproponował. Kodeksu karnego będzie już nie tylko taki cywilny obowiązek, ale już prawny obowiązek zgłaszania przemocy wobec dzieci, więc trochę różnych działań będzie się działo. Najczęściej teraz analizuję jednak rozwiązania o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, no bo to się dzieje. Na zakończenie nauczycielka szkoły podstawowej nr 6 zaprosiła pedagogów z innych placówek edukacyjnych do przyłączenia się do programu. Mam i znam swoje prawa. To działania, które podjęliśmy w tym roku szkolnym, oparte są na programie pod tym samym tytułem, skierowanym dla klas 1-3. Głównym zadaniem, założeniem tego programu jest uświadomienie dzieciom ich praw, ale i obowiązków. Uświadomienie godności ludzkiej oraz budowanie wzajemnego szacunku do siebie i do swoich koleżanek i kolegów. Podczas spotkań z dziećmi, dzieci nie tylko poznały swoje prawa, ale również zapoznały się z urzędami, z instytucjami, do których mogą zwrócić się o pomoc w razie, gdy wydziała się im krzywda. Uczyły się rozróżniać potrzeby od zachcianek, a przede wszystkim uczyły się budować wspólny, wzajemny szacunek, bo na to kładliśmy największy nacisk. Dziś z całego serca chcielibyśmy zaprosić Państwa do przyłączenia się do naszych działań, tak aby za rok, za dwa moglibyśmy wspólnymi siłami zorganizować konferencję praw dziecka, na której my dorośli moglibyśmy wymienić się wspólnymi doświadczeniami, a dzieci miałyby możliwość porozmawiania o swoich prawach, podzielić się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami. Myślę, że powinnam powiedzieć to, co chcę powiedzieć, żebyśmy nie bali się rozmawiać z dziećmi o prawach. Mówmy do dzieci, przede wszystkim słuchajmy, co mają nam do powiedzenia mali ludzie, bo w momencie, kiedy wejdziemy w dialog z dzieckiem, przekonamy się, jak mali ludzie mają nam wiele do powiedzenia. Jeżeli my dorośli będziemy znali i przestrzegali praw dziecka, to wychowamy świadome pokolenie, które zna i przestrzega praw człowieka. I pamiętajmy o jednym, że prawa dziecka to nie jest przywilej, który należy się w momencie, kiedy dzieci są grzeczne. Prawa dziecka należą się, bo są dziećmi, bo są ludźmi. I o tym po prostu nie zapominajmy.